Dzień dobry, poniedziałek. Lany poniedziałek. Otworzymy gołąbką, bo przerwa w świętowaniu też musi być dla gołębi. Zobaczymy, co tutaj w tym gołębniku, czy coś się zmieniło. Tutaj nic. O, proszę. Boczata, która była dokupiona do tego boczatego, co jastrząb brał, zniosła jajeczko. No i fajnie. Dostaną jeść. Nie wiem, jak u was, u mnie dostały jeść pod wydziałem. Około 3 gram na gołąbkę, czyli 33 gołębie, kilogram karmy. Nie jest wtedy porozrzucana. Chociaż ja daję kilogram na 30 gołębi, żeby mają młode, żeby utrzymać wszystko w zdrowiu. Do tego oczywiście ocet jabłkowy, zakwaszacz do wody. Jak również różne detergenty na karmę, olejki plus witaminy. I tak jak mówię, kilogram na 30 gołębi. Proszę, wtedy jest wszystko ładnie wyjedzone. Gołębie są zdrowe. Nie ma problemu z ich zdrówkiem. Otworzymy siateczkę. Długo nie postoi, ale z godzinkę, może półtorej. Coraz lepiej mi idzie wchodzenie pod kij, także mogę otworzyć to zarówno, jak idę do pracy na pierwszą zmianę, jak i drugą. Otworzymy kratę. Jest taka mgła, że na pewno nawet nie myślę ich zgonić. O, boczaty wyleciał. Jak się uda, to przyszły tatuś. Oprócz pszenicy dostają również konopie, rzepak i proso. Rzepaku się nie powinno dawać za dużo, bo laksują, ale lubię, jak są młode, lubię trochę dać lepszego jedzenia, żeby miały. Teraz zobaczymy, czy coś się pokluło. Tu są dwa. Pierwsze. O. Tu jednemu nie pykło. Drugie. No już dzisiaj nie będziemy sprzątać, ale na pewno jutro będzie to ogarnięte. O, i tu jeszcze jeden młodziaczek. Dobra, nie będziemy ich płoszyć. Idziemy posypać jedzenie, bo towarzystwo głodne. O, proszę. Część się podniosła. Spragnione jednak tej wolności. W małej budzie podniesiemy kratę, żeby jest tego towarzystwa już. Myślę, że z tymi młodymi będzie coraz więcej. No a później wiadomo. Tak sobie wymyśliłem, że 10 maj, koniec jaj. No i co, no gonimy, ostra selekcja. Mam chęć zacząć je nosić. Ale to mówię, świeże gołębie, daleka droga, człowiek by chciał wszystko zrobić w jeden miesiąc, chociaż się nie da. No dobra, pozdrawiam i do następnego.